Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem o przebiegu kampanii wrześniowej od 4 do 16 września 1939 roku. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na 4 części. Najpierw zobaczymy, jak Polacy nieskutecznie próbowali zatrzymać wojska niemieckie na głównej linii obrony. W punkcie drugim przyjrzymy się bitwie nad Bzurą. W punkcie trzecim omówię działania odwrotowe polskich jednostek do 16 września 1939 roku. A w punkcie czwartym przyjrzymy się obronie miast i twierdz przez Wojsko Polskie w omawianym okresie. Z punktu widzenia polskiej obrony najważniejsze rzeczy działy się w okolicach Częstochowy. Tu bowiem poszło najważniejsze niemieckie natarcie prosto na Warszawę. Wojskom niemieckim udało się przełamać polską obronę. Pobita Armia Łódź rozpoczęła odwrót, który doprowadził część jednostek Armii Łódź do twierdzy Modlin. Natomiast Polacy próbowali zatrzymać wojska niemieckie pod Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj do działań wojennych włączyła się obwodowa Armia Prus. I tutaj kluczową pozycją polskiej obrony była Borowa Góra. Pozycji tej broniło zgrupowanie pułkownika Ludwika Czyżewskiego, dowódcy 2 Pułku Piechoty Legionów, i przez 4 doby nie dał się zepchnąć z pozycji, a miał jej bronić zaledwie kilka godzin. 3 razy Niemcom udało się zająć Borową Górę i 3 razy polskie kontrnatarcia bagnetami wypierały Niemców z powrotem. Gdy wreszcie Niemcom udało się ustanowić mocno na szczycie Borowej Góry, polscy żołnierze zalegli na stoku i nadal zagradzali im drogę. Odeszli dopiero po otrzymaniu rozkazu. 2 Pułk Piechoty Legionów stracił w tym boju 2 dowódców baonów, 8 dowódców kompanii, 80% oficerów i podoficerów, 60-70% szeregowych. Podczas bitwy pod Piotrkowem sławili się polscy żołnierze broniąc heroicznie Borowej Góry, ale również tutaj piękną kartę w swojej historii zapisali polscy pancerniacy. 2 kompania 301 Batalionu Czołgów pod dowództwem majora Edmunda Karpowa, mająca zaledwie 5 czołgów lekkich, ruszyła 5 września do uderzenia. Kiedy polscy pancerniacy ujrzeli kolumnę czołgów i samochodów pancernych niemieckich, uderzyli na nią i rozproszyli, otwierając drogę polskiej piechocie. Polacy zdobyli Wolę Krzysztoporską, tu jednak natarcie ugrzęzło. Polscy czołgiści pojechali jednak dalej, w lukę, która wytworzyła się między 2 dywizjami pancernymi. Zapędziły się aż pod Jeżów, niszcząc jeszcze kilka czołgów i transporterów, a wycofały się dopiero na kategoryczny rozkaz dowodzącego tym odcinkiem, pułkownika Czyżewskiego. Po sforsowaniu polskiej obrony pod Piotrkowem na drodze niemieckiego natarcia stanęła 13. Dywizja Piechoty pułkownika Władysława Kalińskiego, która przez cały dzień 6 września skutecznie powstrzymywała natarcie 16. Korpusu Pancernego na Tomaszów Mazowiecki. Kiedy jednak Niemcy przełamali polską obronę pod Tomaszowem, droga do Warszawy stanęła dla nich otworem. Niemcy posuwali się również do przodu na kierunku północnym, czyli niemieckie natarcie, które wyszło z Prus Wschodnich na Warszawę. Rozproszone w wyniku bitwy granicznej 8 i 20 Dywizja Piechoty Armii Modlin wycofywały się wraz z Nowogródzką Brygadą Kawalerii na Wisłę. 6 września udało się wojskom niemieckim sforsować pod Różannem Narew, natomiast na silny opór natrafili Niemcy pod Nowogrodem. Tutaj przeprawy przez rzekę Narew bronił 33. Pułk Strzelców Kurpiowskich. 800 polskich żołnierzy przez 5 dni, począwszy od 6 września, skutecznie zatrzymało natarcie 17-tysięcznej dywizji niemieckiej z Korpusu Pancernego Guderiana. Straty batalionu wyniosły 80%. W
tym nierównym boju strzelców Kurpioski wspierali mieszkańcy Nowogrodu. Nieśli pomoc rannym, gasili pożary, pełnili nawet służbę wartowniczą, zastępując żołnierzy, którzy odchodzili na pierwszą linię. W noc z 8 na 9 września wojskom niemieckim udało się sforsować kolejną rzekę, rzekę Bug, zagrażając w ten sposób polskiej obronie w rejonie Warszawy. Walki na kierunku północnym były bardzo zacięte. 9 września o świcie Niemcy siłami batalionu sforsowali również Bug pod Brańszczykiem i tutaj oddziały 1. i 33. Dywizji Piechoty natychmiast przeszły do kontrataku i szybko zlikwidowały przyczółek, odrzucając przeciwnika z powrotem za rzekę. 7. Kompania 6. Pułku Piechoty Legionów urządziła tam zasadzkę, w którą wpadła kompania niemiecka. Wybito ją niemal zupełnie, biorąc tylko nielicznych jeńców. Dzień później, o godzinie 3 nad ranem, batalion 7. Pułku Piechoty z Zambrowa, wspierany 2 dywizjonami artylerii, pod kierunkiem pułkownika Aleksandra Hertla, zaatakował niemiecką kolumnę pancerną, odpoczywającą na postoju pod miejscowością Jakać. Niemcy byli tak pewni siebie, że wystawili jedynie bezpośrednie ubezpieczenie. Najpierw runęła na nich nawała ognia artyleryjskiego, po niej piechota. Kolumnę rozbito, biorąc jeńców i zdobywając 12 dział oraz kilkadziesiąt czołgów i samochodów, które Polacy zniszczyli. Jak więc widzimy, lokalnie polscy żołnierze na kierunku północnym odnosili sukces, ale generalnie niemiecka przewaga powodowała, że powoli, ale jednak Niemcy systematycznie posuwali się do przodu, przełamując kolejne linie polskiej obrony. I tutaj, na kierunku północy, do legendy przeszła obrona Wizny. Na polską pozycję obronną składało się tu 6 schronów żelbetowych i kilka lekkich. Umocnień tych broniło 20 oficerów, 700 podoficerów i szeregowców, uzbrojonych w 6 dział, 24 ciężkie karabiny maszynowe, 18 RKM-ów, 2 karabiny przeciwpancerne. Całością dowodził kapitan Władysław Raginis, który złożył ślubowanie, że żywy nie odda Niemcom swojej pozycji. I ta garstka polskich obrońców przez 2 doby zatrzymała marsz całego 19. Korpusu Pancernego, złożonego z 2 dywizji pancernych, dywizji piechoty zmotoryzowanej i brygady fortecznej. Łącznie Niemcy skierowali na ten odcinek ponad 32 tysiące żołnierzy i 160 czołgów, zapewniając im silne wsparcie ze strony lotnictwa. 8 września Niemcy ostrzelali przy pomocy artylerii polskie pozycje, po czym ruszyli do natarcia. Natarcie bardzo szybko zostało załamane. Kolejne natarcia tego dnia nie przyniosły Niemcom żadnych sukcesów. 9 września Niemcy znowu poderwali się do natarcia. Dowództwo nad atakującymi objął osobiście generał Heinz Guderian. Jak pisał w pamiętnikach, oburzało go to, co zastał pod Wizną. Nie mógł zrozumieć, jak to możliwe, że cały korpus pancerny nie może zdobyć kilku polskich schronów. Uznał, że jest to kompromitacja niemieckich żołnierzy. Jeden z walczących pod Wizną Niemców, major Melzer, tak wspominał bitwę pod Wizną. Czołowe natarcie na schron nie doprowadziło do celu. Dowódca saperów zdecydował się zatem obejść schron i podejść skrycie przez małą wieś Karpiki. Nagle saperzy otrzymali silny ostrzał ze strony wsi. Ponieważ z karabinów maszynowych nie można było Polaków zwalczyć, użyto rakietnicy. Kryte słomą dachy zapaliły się łatwo. Strzały polskie zamilkły. Przez zamienioną w zgliszcze wieś oddział szturmowy uderzył skośnie na schron, który wciąż ostrzeliwał naszą piechotę. W tym czasie nadjechały nasze czołgi i pod ich osłoną oddział szturmowy zbliżył się do schronu. Czołgi otworzyły silny ogień na strzelnicę schronu i przygniotło obsługę polskich karabinów maszynowych do ziemi. To pozwoliło jednemu z naszych saperów podejść do drzwi wejściowych schronu i umocować tam ładunek wybuchowy. Po detonacji drzwi odskoczyły. Wejście jednak zostało natychmiast zabezpieczone.
Twardzi polscy obrońcy nie chcieli w żadnym wypadku zaprzestać walki. I nasz oddział ponownie został zasypany pociskami z karabinów maszynowych. Mimo to drugi saper podczołgał się do strzelnicy karabinu maszynowego. Eksplodował ładunek wybuchowy i karabin zamilkł. Próba wtargnięcia do schronu spełzła jednak na niczym, ponieważ kopuła była nadal nieuszkodzona, a z niej polski karabin maszynowy trzymał nas dalej pod ogniem. Szybko podjęto decyzję uporania się z kopułą. Jeden z taperów ukrył się za wieżyczką czołgu, który wjechał na ścianę schronu. Dwa karabiny maszynowe, które dotychczas prowadziły szaleńczy ogień, zostały zniszczone. Ale i teraz Polacy nie poddali się, mimo że broń ich uległa zniszczeniu. Jeden z taperów wyszedł ponownie na schron i wrzucił przez strzelnicę kopuły kilka granatów ręcznych. Dopiero w ten sposób został skutecznie złamany opór Polaków. W schronie znaleźliśmy 7 zabitych. Polacy walczyli do 10 września. Brakowało powietrza, źle funkcjonowała wentylacja. Nie było nadziei na pomoc. Dowodzący Braginis został ciężko ranny. O 8 rano Braginis zalecił swoim podkomendnym poddanie się. Kiedy jego żołnierze udali się do niemieckiej niewoli, granatem odebrał sobie życie. Miał wtedy 31 lat. Ale walki trwały jeszcze dłużej, bo aż do południa 10 września bronił się ostatni schron tego odcinka, Kurpiki. Pod Wizną do niemieckiej niewoli dostało się 70 polskich żołnierzy. Nie było wśród nich ani jednego oficera. Nielicznym udało się uciec. Większość poległa, broniąc swoich pozycji. Ten heroizm obrońców Wizny słusznie zyskał miano polskich Termopili. Ta sława obrońców Wizny rozeszła się szeroko poza Polskę, do czego przyczyniła się szwedzka grupa Sabaton swoją słynną piosenką, w której porównuje bohaterskich żołnierzy polskich z żołnierzami Sparty pod Termopilami. Przełamanie polskiej obrony pod Wizną oznaczało, że czołgi Guderiana mogą spokojnie wędrować w kierunku na Brześć, aby doprowadzić do zamknięcia drugiej pętli okrążenia, bo pierwsza miała się zamknąć na Warszawie. Niemcy osiągnęli również sukces na południowym odcinku frontu. 6 września wojska niemieckiej 14 Armii przerwały linię Dunajca, podchodząc pod Tarnów. 6, 21, 23 Dywizja Piechoty oraz Brygada Pancerno-Motorowa Stanisława Maczka wycofały się, by uniknąć okrążenia w okolicach Bochni. Podobnie czyniły dość słabe siły Armii Karpaty, przemianowanej na Armię Małopolską. Wycofywała się również Armia Pomorze. 4 i 16 Dywizje Piechoty przeprawiły się na lewy brzeg Wisły. Odcięta w Borach Tucholskich 9 Dywizja Piechoty uległa zniszczeniu. Tylko nieliczne jej pododdziały zdołały się przebić i dołączyć do Armii Pomorza. Dużych strat doznała 27 Dywizja Piechoty i 15 Dywizja Piechoty. Pobite oddziały Armii Pomorze wycofywały się z Pomorza w kierunku Warszawy. Wycofywała się również z Wielkopolski Armia Poznań generała Tadeusza Kutrzeby. I tutaj w Wielkopolsce, podobnie jak na Śląsku, zdarzało się, że po odejściu polskich oddziałów obronę miast i miasteczek przejmowali mieszkańcy. Wiele miast i miasteczek w Wielkopolsce, krócej lub dłużej, broniło się przed wojskami niemieckimi. Jednym z nich było niewielkie Mogilno. Polskie oddziały, liczące 300 ochotników, przez 3 dni zatrzymały marsz czołowych oddziałów niemieckiej 208 Dywizji Piechoty. Niemcy zajęli Mogilno dopiero 11 września. Natychmiast po zajęciu Mogilna zamordowano 117 mieszkańców, a na całe miasto za karę nałożono olbrzymią kontrybucję, 70 tysięcy złotych. Sukcesy wojsk niemieckich sprawiły,
że w noc 5 na 6 września Rycz Śmigły polecił wszystkim armiom wycofać się za Wisłę i San na nową pozycję obronną. W tym celu 4 września utworzył nową armię Lublin generała Tadeusza Piskora, która miała bronić środkowego odcinka Wisły, na który miały wycofywać się pozostałe polskie oddziały. I teraz zaczyna się swoisty wyścig między wycofującymi się polskimi armiami a armiami niemieckimi. Jak już mówiłem, armia Poznań nie była atakowana przez Niemców. Wycofywała się w kierunku Warszawy. Niemcy ją wyprzedzali. Generał Tadeusz Kutrzeba zaproponował, aby wykorzystać tą sytuację i uderzyć z północy na wojska niemieckie. Pomysł ten zaakceptował Rycz Śmigły i taka była geneza bitwy nad Bzurą. Sygnałem zgody na operację były słowa, które pojawiły się w audycji Polskiego Radia. Słońce wschodzi. 9 września polskie oddziały ruszyły do natarcia. Natarcie prowadziła grupa operacyjna generała Knola Kownackiego, złożona z 3 dywizji piechoty. Natarcie rozpoczęło się o godzinie 17.30. Niemcy byli całkowicie zaskoczeni. 4 pierwsze dni bitwy nad Bzurą to są polskie sukcesy. Polacy zdobyli m.in. Górę Świętej Małgorzaty, Piątek, Łęczyce, Łowicz. Rozbili 30. Dywizję Piechoty, zmusili do odwrotu 24. Dywizję Piechoty. Sławą się okruł 56. Pułk Piechoty Ziemi Krotaszyńskiej. Generał Rommel określił go w rozkazie pożegnalnym jako najdzielniejszy z dzielnych. Walcząc w rejonie Ozorkowa, 3 razy zdobywał i 3 razy tracił pozycję Czerchów. W końcu wyparł Niemców, zajął Ozorków. 12 września generał Kutrzeba nakazał wstrzymanie natarcia. Niemcy rzucają przeciwko Polakom duże siły. Tutaj działa ten element szybkości. Niemieckie dywizje zmotoryzowane mogą się szybko przemieszczać. Niemcy więc gromadzą duże siły wojskowe, aby rozprawić się z armią Poznań, do której w czasie bitwy nad Bzurą dołącza armia Pomorze. 14 września polskie oddziały atakują w kierunku Łowicza i Skierniewic. Tu walki były bardzo zacięte. Polskie uderzenie w rejonie Sochaczewa na Skierniewice mimo początkowych sukcesów zakończyło się niepowodzeniem. W tej sytuacji rozpoczęła się trzecia faza bitwy. Polskie oddziały, atakowane silnie przez Niemców, podejmą próbę przebicia się przez Puszczę Kampinoską do obleganej przez Niemców Warszawy. I tutaj niezwykłe zacięte walki. W dniach 14-16 września toczył 7 Pułk Strzelców Konnych Wielkopolskich o Brochów. Kluczową pozycję niemieckiej linii obronnej zamykającej wojskom Kutrzeby drogę na Warszawę. Brochów, położony na wysokim, górującym nad okolicą wschodnim brzegu Bzury, wydawał się pozornie nie do zdobycia. Brochowa bronił zmotoryzowany pułk SS Leib, sztandarte Adolf Hitler i oddziały 4. Dywizji Pancernej. Polacy w szyku pieszym ruszyli do natarcia 13 września. Udało się opanować zachodni brzeg, po czym wpław. Zanurzeni po szyję żołnierze sforsowali Bzurem i zalegli na brzegu wschodnim. Mają przed sobą wieś oddaloną o kilkaset metrów. Zdążono uchwycić drewniany most, przez który przeszła kompania piechoty. Wtedy strzelcy podawali się do szturmu. Poprzedzał go ogień 3. baterii, którą świetnie dowodził porucznik Józef Korczakowski. Niemcy bronili się zaciekle, ale Polacy Brochów zdobyli. Po południu na wieś spadł huraganowy ogień niemieckiej artylerii. Brochów zaczął płonąć i ruszyły do natarcia niemieckie czołgi, a za nimi piechota. Sytuacja staje się trudna. Czołgi podchodzą na odległość 100 metrów do polskich pozycji, ale zostały przez Polaków zatrzymane i zmuszone do odwrotu. 5 niemieckich czołgów zostało na placu boju. Kiedy cofnęły się czołgi,
Cofnęła się również niemiecka piechota. Dowódca kompanii, Kurt Mayer, uczestniczący w tych wydarzeniach, zanotował. Polacy atakują z wielkim uporem i dają zawsze od nowa dowód, że umieją umierać. Byłoby niezgodne z prawdą, gdybyśmy chcieli odmówić męstwa tym jednostkom polskim. Walki nad Bzurą prowadzone są z wielką zawziętością i rozpaczą. Najlepsza krew polska zmieszała się z wodami rzeki. I teraz Polacy zastosowali bardzo inteligentny manewr. Mianowicie w nocy opuścili wieś i przenieśli się na zachodni brzeg. Dlaczego? Bo spodziewano się, że następnego dnia na wieś spadnie grad pocisku. I tak się rzeczywiście dzieje. W nocy 13 na 15 września na Brochów spada lawina ogniowa. Niemcy ruszają do natarcia. W Brochowie są tylko polskie placówki. Tak jak mówiłem, główne siły wycofały się. Niemcy ku zdziwieniu zajmują opuszczony Brochów. I wtedy spada na nich ogień świetnie rozmieszczonej polskiej artylerii. W szeregach niemieckich mamy oznaki paniki i wtedy do natarcia ruszają polscy żołnierze. Niemcy z Brochowa zostają wyparci. 16 września Polacy wycofują się z Brochowa. O tym, co było dalej, o tych polskich jednostkach, którym udało się przebić do Warszawy i tych liczniejszych, które zostały przez Niemców rozbite, czyli o ostatniej fazie bitwy nad Bzurą, na jednej z kolejnych lekcji historii. Bardzo szybko niestety okazało się, że nie da się zbudować ciągłej linii obronnej na linii Wielkiej Rzeki. Niemcy byli szybsi, byli skuteczniejsi. I tak na północ. Wojska niemieckie, jak już mówiłem, sforsowały rzekę Bug. 9 września zajęły Wyszków, a 12 znalazły się pod Mińskiem Mazowieckim. Na odcinku centralnym oddziały armii Prus zostały rozbite w wyniku bitwy pod Iłżą. Wojska niemieckie zdołały uchwycić przeprawy w Dęblinie, Solcu i Annopolu. Także nadzieje Polski na zatrzymanie niemieckiego natarcia na linii Wisły bardzo szybko się rozmyły. Również na południu Niemcy odnoszą sukces. 10 września opanowali przyczółki na Sanie. San miał być jedną właśnie z tych rzek, na których Ryd Śmigły chciał zatrzymać ofensywę wojsk niemieckich. Po sforsowaniu Sanu wojska niemieckie 12 września już były we Lwowie. Perspektywa otoczenia wojsk polskich była coraz bardziej realna. W tej sytuacji 13 września Ryd Śmigły polecił wszystkim polskim wojskom kierować się do Małopolski Wschodniej w rejon przyczółka rumuńskiego na linię rzek Dniestr i Stryj. I to jest ostatnia właśnie koncepcja polskiej obrony. Nie udało się zatrzymać Niemców na granicach. Niemcy przełamali naszą główną linię obrony. Nie udało się zatrzymać Niemców na linii Wielkich Rzek, więc mamy ostatnią koncepcję przedmościa rumuńskiego. I oczywiście z wojskowego punktu widzenia trudno tutaj krytykować tą decyzję. Była ona jak gdyby racjonalna. Rumunia była naszym sojusznikiem. Polacy mieli nadzieję na to, że nasi sojusznicy z zachodu zrealizują swoje obietnice i rozpoczną ofensywę. Miano również nadzieję, że przez Rumunię mogą nadejść posiłki, chociażby sprzętu wojskowego. Więc szukając tej ostatniej rubieży obronnej, decyzja, aby tą ostatnią rubieżą obronną było właśnie przedmoście rumuńskie, do którego nie dotarły jeszcze wojska niemieckie, była jak najbardziej racjonalna. Także wszystkie znajdujące się jeszcze w polu polskie duże jednostki wojskowe dostały rozkaz, aby zmierzać na południe, aby tutaj, przy granicy z Rumunią, stworzyć taki ostatni bastion polskiej obrony. Polskie oddziały wycofują się więc w kierunku południowym, ale polskie oddziały lokalnie również prowadzą działania zaczepne. Tak było. Między innymi 11 września. Niemiecka 11. Dywizja Piechoty zajęła Siedlce, przecinając połączenie Warszawy z Brześciem. Jeden z jej pułków usadowił się
Kałuszynie, leżącym na osi odwrotu 1. Wileńskiej Dywizji Piechoty, dowodzonej przez generała Wincentego Kowalskiego. Wkrótce po północy do natarcia ruszył 6. Pułk Piechoty Legionów, wsparty ogniem dywizjonu Haubi. W zaciętym boju, walcząc na bagnet, Polacy wyparli Niemców. Straty Polaków, 200 poległych i ciężko rannych. Ale to Polacy to starcie wygrali. Utorowali drogę odwrotu całej dywizji. Niemiecki pułk został rozbity. Dowódca tego pułku na wieść o skali klęski popełnił samobójstwo. Jak już mówiłem i będę jeszcze mówił, Niemcy podeszli do Lwowa. Na odsiecz, miastu zawsze wiernemu, ruszył generał Kazimierz Stoskowski, który stanął na czele sformowanego frontu południowego. I tutaj, w nocy z 15 na 16 września, rozbił doborową niemiecką jednostkę, pułk SS Germania. Do ataku poszedł 39. Pułk Piechoty z Kołomyi, dowodzony przez Karola Hadałem. Pułk zaatakował zaskoczonych Niemców, rozproszył ich, spalił tabor, cysterny z materiałami palnymi, zniszczył wiele dział samochodów pancernych i transporterów. Generał Soskowski w swoich wspomnieniach Cienią Września przytacza niemiecką informację o tych wydarzeniach. Cytuję. W nocy z 15 na 16 września na odcinku frontu południowo-wschodniego między Przemyślem i Lwowem w rejonie Jaworowa nasze wojska zostały zaskoczone przez ręczny manewr wroga, który zastosował całkiem nieoczekiwaną taktykę i zadał nam w wielu miejscowościach ciężkie straty. Przeciwnik przerwał nasze linie, wykazując bardzo wiele zdecydowania i inicjatywy. Przygotowania do przeciwnatarcia są w pełnym toku. Należy oczekiwać, że śmierć naszych mężnych towarzyszy broni wkrótce będzie odpowiednio pomszczona. Oczywiście niemiecki talent organizacyjny w tym wypadku zastosuje niezbędne środki, aby uniknąć dalszych niespodzianek i pozorne zwycięstwo wroga przekształci w prawdziwe zwycięstwo. Niestety, mimo odniesionego zwycięstwa, generałowi Soskowskiemu nie udało się dotrzeć do Lwowa. Będę o tym jeszcze mówił na jednej z kolejnych lekcji historii. W kampanii wrześniowej poległo 5 polskich generałów. Pierwszym z nich był Józef Kustroń, dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej. Jego szlak bojowy prowadził spod Cieszyna Bielsko-Białej Pszczyny. Dywizja okryła się chwałą w ciężkiej bitwie pod Biskupicami nad Dunajcem. Maszerował na wschód, chciał się dostać do Lwowa. Dywizja została otoczona w rejonie Oleszyce, Lubaczów, Dachnów. Próbowała się przebić przez niemieckie pozycje. Generał Kustroń, idący na czele resztek swej piechoty, został śmiertelnie trafiony i poległ 16 września 1939 roku. W kampanii wrześniowej ginęli polscy oficerowie, ale w kampanii wrześniowej ginęli również niemieccy dowódcy. 10 września zginął generalny inspektor żandarmerii, generał major policji Rytig. Było to na szosie Końskie Tomaszów Mazowiecki, niedaleko wsi Wielkie Dęby. Rytig czuł się na tyle pewnie, że samochód, którym jechał w towarzystwie 2 oficerów SS, wyprzedził eskort i natknął się na placówkę 1. Kompanii 77. Pułku Piechoty z Lidy, który wraz z innymi jednostkami 19. Dywizji Piechoty przebijał się po bitwie Piotrkowskiej w kierunku przepraw na Wiśnę. Ze względu na przewagę Luftwaffe pułk maszerował nocami, a w dzień odpoczywał w lasach. Samochód nadjeżdżający od Końskich zatrzymano celnym strzałem z karabinu przeciwpancernego w silnik. Na rozkaz Hände hoch Niemcy podnieśli ręce do gór, ale po chwili dwaj SS-mani wyskoczyli z wodzu, zalegli w przydrożnym rowie i otworzyli ogień z pistoletów maszynowych. Wtedy jeden z polskich żołnierzy wrzucił do wozu, w którym został Rytig i kierowca wiązkiem granatów. Obydwaj żołnierze zginęli. W miejscu, gdzie doszło do tego wydarzenia, Polacy przygotowali zasadzkę. W tą zasadzkę wpadły wozy, eskorty oraz spieszące na miejsce walki posiłki niemieckie. Zabito wielu Niemców, zdobyto wiele broni.
Ale działania wojenne od 4 do 16 września to nie tylko bitwy, odwroty, ale również kolejne zbrodnie niemieckie. Nie sposób wymienić wszystkich niemieckich zbrodni. Bez wątpienia największą z nich była tak zwana krwawa niedziela 10 września, kiedy to w Bydgoszczy rozstrzelano bez sądu 5000 ludzi, co było odwetem za stłumienie niemieckiej dywersji. Niemieccy dywersanci próbowali zająć Bydgoszcz przed nadejściem wojsk niemieckich. Ta próba niemieckiej dywersji została przez Polaków stłumiona. W odwecie Niemcy po zajęciu Bydgoszczy dokonali krwawej masakry. 8 września Niemcy rozstrzelali batalion majora Józefa Pelca z 7 Dywizji Piechoty koło Zwolenia. Sytuację 16 września tak szkicuje Wojciech Roszkowski. Prezydent, rząd i wódz naczelny znajdowali się w Kołomyi. Bronił się Helo, Ksywie, Modlin i Warszawa, do której przez Puszczę Kampinoską przedzierały się zdziesiątkowane oddziały armii Poznań i Pomorze. Duże zgrupowania polskie znajdowały się jeszcze na wschód od Wisły. Siły frontu północnego i środkowego, składające się z oddziałów armii Kraków i Lublin oraz pojedynczych dywizji innych armii i grup, skupiały się między Radzyminem i Tomaszowem Lubelskim. Front południowy zaś, złożony głównie z armii Małopolska, koncentrował się wokół Lwowa. Spore polskie siły grupowały się też na wschód od Bugu. W rejonie Kobrynia generał Franciszek Kleberg formował samodzielną grupę operacyjną po lesie. W tym kierunku zmierzała też Podlaska Brygada Kawalerii, grupa kawalerii generała Zygmunta Podchorskiego. Nadal istniała grupa operacyjna Grodno w sile dywizji oraz Wojska Korpusu Ochrony Pogranicza. Przed moście rumuńskiego bronić miały grupę operacyjna Stryj Dniestr. W sumie walczyło nadal około 25 dywizji polskich. Większość wojsk niemieckich była związana walką, a zapasy amunicji mogły im starczyć na 15 dni. Kampania wydawała się dla Polski przegrana, lecz opór sił polskich mógł potrwać jeszcze dłuższy czas. O tym, co wydarzyło się później, czyli 17 września, na kolejnej lekcji historii. Teraz przejdziemy do tych miast, miasteczek i twierdz, które Polacy bronili przed wojskami niemieckimi. Omówię w kolejności geograficznej, zaczynając od wybrzeża, czyli od północy, kierując się na południe. Zacznijmy od Westerplatte. Próba zajęcia polskiej placówki 1 września się nie udała. 2 września, aby zniszczyć umocnienia i zmusić Polaków do kapitulacji, Niemcy prowadzili samoloty szturmowe. Nalot Stukasów zniszczył koszary oraz jedną z wartowni z prawie całą załogą. Pomimo to kolejny szturm Niemców został odparty. Zdziwiony niemiecki korespondent wojenny pisał: byliśmy przekonani, zresztą nie tylko my, że po niszczącym bombardowaniu przeprowadzonym w sobotę niedziela przyniesie nam kapitulację Westerplatte. Ciągle ostrzeliwany z lądu, morza i powietrza o półwysep zmienił się nie do poznania. Prawie wszystkie drzewa uległy zniszczeniu. Teren pokryły liczne leje. Wszystko to ułatwiało Niemcom ostrzał, a równocześnie utrudniało obrońcom komunikacji. Plutonowy Józef Łopatniuk wspominał: poruszanie się po terenie nawet w nocy stawało się coraz trudniejsze. Trzeba było iść cichutko jak kot, ostrożnie wymijać poprzewracane drzewa lub czołgać się pod nimi, uważać, by jakaś gałąź postrzelona nie spadła na głowę, a przy pokonywaniu dołów od wybuchów bomb nieprzyjacielskich nie złamać nogi lub ręki. W tej sytuacji żołnierze coraz rzadziej opuszczali wartownię, a podstawą wyżywienia stały się zimne konserwy popijane surową wodą, czerpaną najczęściej z najbliższych lejów po wybuchu bomb. Plutonowy Buder wspominał: ludzie byli wyczerpani brakiem wody i snu. Byliśmy ledwo żywi z wyczerpania. Żołnierze skarżyli się na bóle żołądka. 7 września major Sucharski podjął decyzję o zaprzestaniu dalszej walki. To, co wydarzyło się dalej, tak później relacjonował. Z dużym respektem zostałem dopiero potraktowany przez dowódcę natarcia, podpułkownika Henke, który mnie doprowadził do dowódcy całości, generała Eberharta. Po zgłoszeniu mu mego celu przybycia otrzymałem od niego, a następnie od dowódcy Schleswig-Holstein, gratulacje i usłyszałem wyrazy uznania od przeciwnika z powodu obrony Westerplatte.
siódmego skapitulowało Westerplatte, broniła się jeszcze tydzień Gdynia. Polacy stawili opór wojskom niemieckim i cofali się stopniowo w kierunku Gdyni od czasu do czasu, skutecznie kontratakując. I tak na przykład 8 września w czasie silnego natarcia Niemców na Gdynię wyszedł im naprzeciw 3 Batalion Rezerwowy pod dowództwem kapitana Eugeniusza Nowańsetti, który o zmierzchu w lesie między Nowym Dworem a Białą rozbił znajdujący się w marszu Batalion Niemieckiej Piechoty. W nocy wszedł do bezpańskiego Wejherowa, po czym wrócił do Redy, prowadząc bogatą i tak potrzebną zdobycz. Wozy z bronią, amunicją, sprzętem i wyposażeniem. Gdyni bronili żołnierze, ale bronili również tzw. czerwoni kostynierzy. Działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, podporucznik rezerwy Kazimierz Rusinek, 1 września zameldował dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, pułkownikowi Dąbkowi, gotowość sformowania ochotniczego oddziału robotniczego. Uzyskał zgodę. Nie było broni. Ochotników uzbrojono zatem w osadzone na sztorc kosy. Większość oddziału stanowili robotnicy portowi. Czerwoni kosynierzy weszli do walki 11 września. Niemcy traktowali kosynierów wbrew konwencjom międzynarodowym jak bandytów. Wziętych do niewoli rozstrzeliwano. Podporucznik Rusinek najpierw jako oficer rezerwy trafił do flagu Prenzlau. Skąd jednak po kilku tygodniach został zabrany przez gestapo i osadzony w Szczuthofie. Następnie znalazł się w innym obozie, w Mauthausen. Udało mu się piekło obozu koncentracyjnego przeżyć. 13 września Polacy opuścili Gdynię, przenosząc się na Kępę Oksywską, którą będą bronić jeszcze przez kilka dni. 13 września do Gdyni wkroczyły wojska niemieckie. Aresztowano kilka tysięcy ludzi. Nielicznych zwolniono. Część wysłano do Szczuthofu. Wielu, bardzo wielu, zamordowano w lasach piaśnickich w pobliżu Wejherowa. Polacy na wybrzeżu bronili Westerplatte, bronili Gdyni, potem Kępy Oksywskiej, bronili również Półwyspu Helskiego. Kolejnym punktem oporu polskich żołnierzy była twierdza Modlin. To ta twierdza Modlin, do której przedarły się resztki oddziałów Armii Łódź. Dowódcą obrony Modlina był generał Wiktor Thome. Załogę Modlina stanowiło 30 tysięcy polskich żołnierzy, około 100 dział, 7 tankietek i 1 pociąg pancerny. Do 16 września Niemcy nie podjęli próby szturmu na polskie pozycje w twierdzy Modlin. Najważniejszym punktem polskiego oporu w 1939 roku była oczywiście Warszawa. Warszawa jako stolica państwa, jako największe miasto, jako wielki ośrodek przemysłowy była pierwszorzędnym celem niemieckiego natarcia. Zdobycie Warszawy byłoby dla Niemców symbolem odniesionego sukcesu. Obrona Warszawy stanowiła dla Polaków przykład skutecznej obrony w kampanii wrześniowej. Bitwa o Warszawę zaangażowała również olbrzymie siły wojsk niemieckich, które próbowały stolicę Polski zdobyć. Kiedy stało się jasne, że niemieckie czołgi przerwały polskie linie obrony na południu, że mogą być w Warszawie, władze polskie opuściły stolicę, co spotkało się z krytyką. Również wódz naczelny Rydz Śmigło opuścił Warszawę. Na dowódcę obrony Warszawy wyznaczony został generał Walerian Czuma. Po latach tak wspominał swoje działania po otrzymaniu nominacji. Cytuję. Dostałem zadanie obrony Warszawy przed możliwym zagonem niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, która przebiwszy polski front skierowała się na Piotrków. Skąd mogła uderzyć na Warszawę? Mieliśmy niewesołe miny, gdy wraz z pułkownikiem Tomaszewskim opuszczaliśmy gmach ministra spraw wojskowych, który wydał nam rozkaz obrony stolicy 3 września w południe. Na pożegnanie dodał, że czołgi niemieckie mogą się znaleźć lada dzień pod murami Warszawy. Zaczęła się praca gorączkowa, nerwowa, wyścig z czasem. Praca pełna improwizacji. Każdy z mych podkomendnych zdawał sobie sprawę, że 3, 4, 5 września będą dniami krytycznymi. Jeżeli przeciwnik w tym czasie nie uderzy,
można będzie w dniu 6 września stawić mu jako taki opór. Oddziały piechoty o świcie 4 września zaczęły obsadzać wyznaczone im stanowiska. Gdy dziś przeżywam to wszystko powtórnie, mogę na samym sobie stwierdzić prawdziwość powiedzonka. Szukajcie, a znajdziecie. Bieganie, szukanie, proszenie zaczęło wydawać pierwsze owoce. Wyróżniał się w tym major Hernik, dowódca artylerii przeciwpancernej. Znalazł w mieście 6 dział artylerii konnej. Siła przeciwpancerna z każdym dniem zaczęła wzrastać, a z nią pewność i ufność siebie piechoty. Artyleria polowa, użyta pojedynczo jako działa przeciwpancerne, okazała się bronią znakomitą. I ona głównie rozstrzygnęła bój 9 września, rozbijając lub czasowo unieszkodliwiając około 80 czołgów. Także Niemcy już więcej nie próbowali atakować. I tutaj widzimy sens męstwa polskich żołnierzy, którzy zatrzymali Niemców pod Piotrkowem, pod Tomaszowem Mazowieckim. Gdyby nie ich męstwo, gdyby niemieckie czołgi dotarły do Warszawy wcześniej, być może zdobyłyby ją z marszu. Ale to poświęcenie polskich żołnierzy spowodowało, że kiedy niemieccy czołgiści ruszyli do ataku 9 września, atak zakończył się ich klęską. Pierwsze niemieckie uderzenie na Warszawę rozpoczęło się o 17-8 września od strony Raszyna. Wtedy na ulicy Grójeckiej pojawiła się szpica pancerna niemiecka. Powitał ją silny ogień. Niemcy stracili 4 czołgi, zostali zmuszeni do odwrotu. 15 minut później pojawił się chełpliwy komunikat, iż oddziały Wehrmachtu wkraczają do Warszawy. Główne natarcie wojsk niemieckich runęło na Warszawę 9 września o 6 rano. Natarcie szło osią ulicy Grójeckiej i aleją Żwirki i Wigur. Ze 120 czołgów, które w nim uczestniczyły, wróciło na pozycje wyjściowe zaledwie 57. Pozostałe zostały albo zniszczone, albo uszkodzone. Eugeniusz Niedzielin wspominał. Podczas odpierania pierwszego natarcia pancernej dywizji niemieckiej w miejscu walki znaleźli się dowódca obrony Warszawy, generał brygady Walerian Czuma oraz dowódca obrony Warszawy Zachodniej, pułkownik dyplomowany Marian Porwit. Obaj dowódcy obserwowali działanie ognia obrony przeciwpancernej piechoty, bowiem działka przeciwpancerne znajdowały się w pierwszym rzucie linii obrony. Próba zdobycia z marszu Warszawy zakończyła się fiaskiem. Niemcy szykują się do kolejnego natarcia, gromadzą pod Warszawą siły, okrążają Warszawę, bombardują Warszawę. I tutaj taką postać, którą trzeba w tym kontekście wymienić, jest oczywiście prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, który odmówił opuszczenia stolicy. Kiedy Włodzimierz Jaroszewicz przekazał mu polecenie premiera Sławoja Składkowskiego, bo ewakuował się wraz z zarządem miejskim, Starzyński odpowiedział. Powiedz, Wołodia, swemu premierowi, że jeśli nie troszczył się o los mój i o los miasta chwili, gdy ją opuszczał, niech teraz troskę o to pozostawi mnie. Powiedz mu też, że ja nie będę dezerterem. Swoim współpracownikom miał proroczo powiedzieć. Przyszłość bezlitośnie osądzi tych, którzy w godzinie próby historycznej opuścili swój posterunek. Stefan Starzyński kieruje cywilną obroną Warszawy. Przemawia przez radio. Organizuje pomoc dla ludzi, którzy znaleźli się w Warszawie. Uciekinierów, dla ludzi, którzy szukali schronienia, bo ich domy zostały zburzone. Organizuje gaszenie pożarów, opiekę nad sierotami, zaopatrzenie. Bez tej heroicznej pracy Starzyńskiego funkcjonowanie miasta otoczonego przez Niemców nie byłoby możliwe. O Starzyńskim pamięta każdy. Zapomnieniu uległ pułkownik Wacław Lipiński. W tych dniach był szefem propagandy walczącej Warszawy. Codziennie wygłaszał pogadanki i komentarze w polskim radiu. Organizował konferencje prasowe. Inspirował tworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej oblężenia. 14 września Ekspres Poranny pisał. Warszawa umie pamiętać i myślimy, że Warszawa zwycięska. Prosić będzie zarówno swego prezydenta oraz dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego Wacława Lipińskiego o przyjęcie obywatelstwa honorowego miasta.
Warszawa się broni. Niemcy napotkali również na opór Polski w twierdzy brzeskiej. 13 września obrońcy twierdzy zobaczyli niemieckie czołgi. Była to 10. niemiecka dywizja pancerna z korpusu Guderiana. Bój, do którego wszedł cały 19. korpus, trwał 3 dni. Nieliczna polska załoga odparła wszystkie niemieckie natarcia. Kilkukrotnie Polacy również dokonywali skutecznych przeciwnatarć. 16 września dowodzący obroną generał Konstanty Plisowski doszedł do wniosku, że dalszy opór jest bezcelowy. O zmierzchu saperzy rozminowali drogi widzące w kierunku Terespola i oddziały zaczęły wycofywać się na południe. Miejsce koncentracji wyznaczono w miejscowości Kodyń. Manewr został skutecznie przeprowadzony. Samochodami ewakuowano nawet rannych, ale nie wszyscy Polacy opuścili twierdzę brzeską. W twierdzy został 82. Pułk Piechoty. Są dwie interpretacje tej sytuacji. Jedna mówi, że w bałaganie nie dotarł do dowódcy Wacława Radziszewskiego rozkaz odwrotu. Druga wersja mówi, że Radziszewski nie podporządkował się temu rozkazowi. Także 17 września twierdza Brześć broniła się dalej. Miastem, którego również bronili Polacy, był Lublin. Tutaj, gdy regularne oddziały opuściły to miasto, major rezerwy Juliusz Dudziński utworzył oddział ochotniczy. 16 września kolumna Dudzińskiego wyruszyła szosą kraśnicką na rozpoznanie bojowe. Doszło wtedy do walki z oddziałami niemieckich kolarzy. Dudziński rozbił oddział doszczętu. Załadował na ciężarówkę zdobytą broń, rowery, jeńców i triumfalnie wrócił do Lublina. Największym po Warszawie polskim miastem, które broniło się przeciwko niemieckim wojskom, był Lwów. Pierwszą próbę zajęcia miasta, zawsze wiernego, podjęli Niemcy 12 września. Wtedy to wdarł się do miasta pancerny zagon. Niemieckie czołgi wtargnęły ulicą Grudecką. Zostały zatrzymane przez bijące na wprost działony polskiej artylerii 75 mm. Dochodzi do pojedynku ogniowego. W pewnym momencie wydawało się, że Niemcy odniosą sukces. Ogień niemieckich czołgów powoduje duże straty wśród polskich artylerzystów. I w najbardziej krytycznym momencie artylerzystom na pomoc pospieszyli cywile. Niektórzy sami stanęli przy działach. Inni donosili i podawali pociski. Do walki włączyli się również lwowscy kadeci. Pojedynek zakończył się polskim sukcesem. Czołgi pułkownika Schirnera poniosły duże straty i zostały zmuszone do odwrotu. 17 września wszystko się zmieniło. 17 września na Polskę najechała Armia Czerwona. O tym, jak na ten najazd zareagowały polskie władze. O wojnie polsko-sowieckiej 1939 roku. O zachowaniu się mniejszości narodowych w obliczu najazdu sowieckiego na Polskę. Na kolejnej lekcji historii.